Dzień dobry Państwu. Naszym gościem dzisiaj jest pan Krzysztof Marszałek, syn legendarnego dowódcy 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, Ludwika Marszałka, pseudonim Zbroja, wielkiego bohatera naszej wolności. I dziś, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, chcielibyśmy pana Krzysztofa zapytać o te różne rodzinne wspomnienia. Czy pan, panie Krzysztofie, pamięta tatę? No niestety nie pamiętam taty, dlatego, bo ja urodziłem się w 1943 roku w styczniu, a w grudniu 1947 roku tata został zaaresztowany. I nie było możliwości, żeby w więzieniu zobaczyć tatę na odwiedzinach. Moja siostra Marysia, już świętej pamięci, bo nie żyje, ona miała więcej, 3 lata i 3 miesiące była starsza ode mnie i ją puszczono na widzenie z tatem i często wspominała te właśnie widzenie, że siedziała na kolanach taty i że on ją tam głaskał, przytulał. No takie wspomnienia były. No jeszcze jest jedna rzecz taka, o której trzeba by było powiedzieć, że ze względu na to, że tata się ukrywał w pewnym sensie, w konspiracji pracował, więc w związku z tym, jak przychodził do domu, to ja miałem do niego mówić wujek. To nie był mój tata, to był wujek. To był wujek. Kilka takich rodzinnych wspomnień było, o których potem mama mi powiedziała, że to był mój tata. Byłem w jakimś pomieszczeniu, do którego wszedł święty Mikołaj. Ja ze strachu uciekłem pod łóżko, schowałem się, a się okazało, że tym Mikołajem to był mój tata Ludwik. Potem zima i moja mama napadnięta przez 4 mężczyzn i śnieżkami rzucana, śniegiem obrzucana. No więc ja zacząłem ją bronić zaciekle, jako taki, ja wiem, no kilkuletni, 4-letni chłopczyk, no to co tam ja mogłem ją obronić. Ale się okazało, że to były żarty i wśród tych 4 mężczyzn to był też mój tata Ludwik. No i więc w związku z tym, no niestety, ale nie pamiętam. Pamiętam, prawdopodobnie to było chyba więzienie na Kleczkowskiej we Wrocławiu. Wysoka brama, mur taki czerwony, wysoki i moja mama płakała bardzo. Moja mama bardzo płakała i to mi utkwiło, jeśli chodzi o więzienie taty. To tylko takie wspomnienie smutne mam, jeśli chodzi o właśnie mojego taty Ludwika. Resztę wszystkich jakichś innych rzeczy odnośnie mojego taty, no to z opowiadań mamy tylko. A proszę o mamie powiedzieć, bo przecież mama została sama po aresztowaniu taty, zresztą i wcześniej w gruncie rzeczy była sama, ojciec ukrywał się, prowadził działalność konspiracyjną. Jak mama sobie dawała radę? W jaki sposób dotknęły ją również te wszystkie komunistyczne ograniczenia czy prześladowania, które wobec rodzin żołnierzy drugiej konspiracji były prowadzone? Więc jeśli chodzi o wyrok mojego taty, no to wiadomo, że został skazany na karę śmierci i całkowity przepadek mienia. Po wyroku moja siostra była w Ziembicach u mojej cioci Genowefy. Ja natomiast byłem w Jaszkowej Dolnej u zupełnie obcych ludzi, których rodzina, moja mama i tata, znali z Gołęczyny, z Podkarpacia, którzy po wojnie, jak były możliwości tutaj na ziemiach odzyskanych jakieś, prawda, dostawać budynki, jakieś mieszkania, jakiś kawałek ziemi,
to oni się osiedlili, ta rodzina, do której ja byłem tam dany, no to oddany, to oni zajęli kuźnię. Kuźnia była, bo ten najstarszy z rodu, to on był kowalem. On był kowalem i to był warunek, że tylko kowal może tam w tej kuźni, prawda, tą kuźnię dostać i budynek. No i tam też ziemi było trochę, pamiętam, chodziłem pasać krowy, zawsze mi było bardzo zimno, a mama starała się o pracę. I niestety wszędzie, gdzie ją przyjęli do pracy, to po tygodniu czy po dwóch tygodniach przychodził przedstawiciel działu kadr i mówił: no pani marszałek, niestety pani wie dlaczego, ale musi pani odejść z pracy od nas, bo my nie chcemy mieć kłopotów przez panią. No i tak po kolei wszystkie prace, jakie gdziekolwiek dostawała, no to odsyłali ją właśnie w bardzo krótkim czasie do domu. Także nie mieliśmy żadnej możliwości. Ja, trudno mi powiedzieć, w jaki sposób, prawda, skąd brały się pieniążki na życie mojej mamy, jak ona sobie radziła. No też na pewno rodzina, i zresztą po wojnie to było tak, że rodziny, a nawet obcy ludzie też pomagali, i ta właśnie rodzina, u której ja byłem oddany, no to tak naprawdę się nami opiekowała i mamą na pewno też. I zresztą do dzisiejszego dnia utrzymujemy kontakty z tą rodziną. Tak, ja mówię, że to jest taka nasza wojenna rodzina. Odwiedzamy się z tytułu świąt, jakieś uroczystości, mój ślub, moje 50-lecie pożycia w związku małżeńskim, też około 10 osób z rodziny, tej wojennej rodziny było na tym przyjęciu. No i tak to właśnie mogę na ten temat tyle powiedzieć. A do mamy wrócił pan chyba już po tym, jak mama ponownie wyszła za mąż, prawda? To było wcześniej. To było wcześniej, dlatego że mamie udało się wreszcie załatwić pracę polegającą na tym, że była takim pobiorcą podatków. Nikt tam nie chciał pracować. Mężczyźni się bali, że będą mieli problemy polegające na tym, że jak ktoś zobaczył z chłopów poborcę takiego podatku, no to z kosą na niego startował. No a jak zobaczyli piękną kobietę, którą tak moja mama była, zresztą dla każdego mama jest najpiękniejsza na świecie, to odnosili się inaczej. I tam właśnie trochę popracowała i zabrała mnie z Jaszkowej Dolnej do Jaszkowej Górnej. I tam mieszkaliśmy w takim budynku, którym prawdopodobnie były jakieś ośrodek zdrowia, jakaś przychodnia przed wojną, bo to wiadomo, Jaszkowe Górna, Dolna, no to były tam obszary nie, poniemieckie. I nie było ziemi. Nie było ziemi, także tam były wolne mieszkanie i tam te mieszkanie, my żeśmy tam, to mieszkanie mama załatwiła, że mogliśmy tam mieszkać. No i moja siostra już tam zaczęła chodzić do szkoły, do Jaszkowej Górnej, w Jaszkowej Górnej. W 1948 roku był wyrok wykonany kary śmierci na moim tacie Ludwiku, a mama wyszła za mąż w 1951 roku powtórnie za nauczyciela. Podejrzewam, zresztą to życie pokazało potem, że
zrobiła to przede wszystkim dla nas. Chciała nas chronić, zapewnić nam jakieś warunki życia takie w miarę możliwe do zniesienia. Chociaż pensje nauczycielskie były zawsze mizerne. W 52 roku przeprowadziliśmy się z ziem odzyskanych do centralnej Polski, do Dobrej koło Łodzi i tam nawet był przy szkole, to był jakiś tam areał ziemski, że tam około chyba 1 hektara. No i tam żeśmy mieli ogródek, jakieś ziemniaki żeśmy sadzili z pomocą oczywiście chłopstwa. Mama też zrobiła kurs w Kłodzku jeszcze, jak żeśmy byli w Jaszkowej, mieszkaliśmy, to tam zrobiła kurs pielęgniarski jako pielęgniarka i mogła robić zastrzyki. No więc tymi zastrzykami też wspomagała nasz budżet domowy, polegający na tym, że nigdy nie brała pieniędzy za te zastrzyki, tylko zawsze jakieś tam właśnie rzeczy takie jak no, trochę mąki, trochę jajek, jakiegoś, jak był ubój jakiś, no to jakieś mięso żeśmy dostali też. No w takim sensie też ta pomoc była i tam jak mieszkaliśmy w tej Dobrej koło Łodzi, to pamiętam też ludzie przychodzili do nas do szkoły, bo ojczym był kierownikiem szkoły tam już w tej Dobrej. No i przychodzili ludzie na te zastrzyki. I też te zastrzyki jak gdyby też pomagały nam, no bo jak czy mleko jakieś, czy jakieś kostkę masła czasami, no to żeśmy dostali za te zastrzyki właśnie. Panie Krzysztofie, zapytam jeszcze o siostrę taty, Emilię, która była również żołnierzem konspiracji, była łącznikiem, skazana na karę więzienia w czasach stalinowskich. Co się działo z siostrą? Czy mieliście kontakt z ciocią Emilią? Moja mama do roku 56 bała się w ogóle jechać na Podkarpacie, dlatego że obawiała się, że cały czas jest śledzona przez odpowiednich ludzi wyznaczonych do tego celu. Także ja do 56 roku to nie wiedziałem nawet, jak wyglądał mój tata Ludwik, bo w domu nie było żadnego zdjęcia. Ze względu na czasy tych konspiracji, to zdjęcia, wszystkie jakie były, gdzie był mój tata Ludwik na tych zdjęciach, te wszystkie zdjęcia zostały schowane przez jedną osobę w Gumniskach, tam gdzie ja się rodziłem. To jest taka wioska, gdzie tam miałem właśnie, to była wioska, w której ja się urodziłem, no, tam się urodziłem. I ta pani schowała te zdjęcia, bo też się bała. I jak mama tam pojechała w 56 roku, to ta pani nie mogła tych zdjęć znaleźć. Był też problem z uzyskaniem mojej metryki urodzenia, dlatego że po roku 56, jak doszedł Gomułka do władzy, to była możliwość wyjazdu z Polski w ramach łączenia się rodzin. I moja mama, jej brat Edward, on był w wojskach Andersa, po wojnie został w Holandii, tam Holenderkę wziął sobie za żonę i oni w 48 albo 9 roku wyemigrowali do Australii. I kontakt listowy był i on podczas tych listów zaprosił nas do Australii, żebyśmy tam przyjechali i żebyśmy mogli jakoś w miarę
godziwie żyć. No i mama się zaczęła starać o ten wyjazd do Australii. Chcieliśmy uzyskać paszporty i tak dalej, no więc potrzebna była moja metryka, a i tej metryki nie było. No i mama tam jeździła kilka razy do Gumnisk i w tych czasach jeszcze można było tak, że tam dwóch świadków czy trzech świadków i oni świadczyli gdzieś u sołtysa i potem ten dokument gdzieś szedł wyżej do powiatu i tam w powiecie wystawiali tą taką metrykę. No, no także po którymś tam wyjeździe na Podkarpacie moja mama przywiozła zdjęcie mojego taty, to był 57 rok. Ja dopiero w ten czas zobaczyłem pierwszy raz w życiu, jak mój tata wyglądał, Ludwik. O tak to nie miałem możliwości w ogóle, bo nie było żadnych zdjęć w domu. I wtedy też spotkał pan ciotkę, czy... W 57 roku wakacje pojechałem na Podkarpacie i tam zobaczyłem też pierwszy raz ciocię Emilię. Ciocię Emilię. Bardzo zmizerowana, po więzieniu ciężkim, była w Fordonie, zachorowała tam na raka piersi, miała operację odjęcia piersi i górczołów chłonnych, to węzły chłonne raczej, węzłów chłonnych. No ale jak powróciła do zdrowia, to naprawdę z jej strony pamiętam, że wygoniła mnie od razu do dentysty. Bo jak mieszkaliśmy w tej dobrej koło Łodzi, to tam wiadomo, dentysta był w Łodzi, a możliwości nie było jakichś finansowych, niefinansowych, to na ubezpieczalnie też nie były te sprawy załatwiane, no bo dojazd do Łodzi był problematyczny, te autobusy nie zabierały, przeładowane, no takie były czasy, w ten czas ciężkie. I tam dopiero jak pojechałem do Dębicy, w Dębicy była ciocia Mila, mieszkała, to tam właśnie pogoniła mnie do dentysty, to pamiętam to. I dzięki niej jeszcze do obecnego czasu trochę tych zabów mi jeszcze zostało. A proszę mi powiedzieć, skąd pomysł się wziął na ekshumację taty? Bo to przecież lata 70. To jeszcze tak zupełnie przecież szczątki tych żołnierzy drugiej konspiracji udawano, że ich nie ma. Skąd, jak to się stało, że wiedzieliście państwo, gdzie te szczątki są? I jak to się udało zorganizować, że przeniesiono szczątki ojca do Cieplic? Trzeba wrócić troszeczkę do roku 1948, dlatego że by wyjaśnić, w jaki sposób rodzina wiedziała, w którym miejscu jest pochowany świętej pamięci tata Ludwik. Mama przyjechała w połowie listopada i do więzienia powiedzieli jej, że nie ma odwiedzin, nie ma widzenia, nie ma tego i tak dalej. Za tydzień pojechała znowu, też nie ma odwiedzin. I za tydzień znowu pojechała. W każdym bądź razie było to już po wykonaniu kary śmierci. I intuicja kobieca tutaj zadziałała, mama się popłakała, bo przeczuwała, że już nie zobaczy męża żywego. I taka spłakana wychodziła i jeden z tych strażników, którzy tam byli, pracowali na Kleczkowskiej, zobaczył zapłakaną kobietę, wzruszył się, no i zapytał, czemu pani płacze? No, a mówi, bo trzy razy odmowa widzenia, a jakie nazwisko? No, powiedziała Ludwik Marszałek tego. No, proszę panią, niech pani jedzie na Osobowice i tam w księgach cmentarnych niech pani odczyta,
i będzie pani wiedziała. No i tak się stało, pojechała tam na Osobowice i tam były kwatera, numery grobów i tam było Dydo, marszałek, Klamut i Cisek. To były te cztery osoby, które w tym samym dniu, o tej samej godzinie została wykonana na nich właśnie egzekucja, kara śmierci. No i stąd my żeśmy wiedzieli. To było w odległości od kaplicy cmentarnej. Dalej, tak jak się idzie główną drogą za kaplicą cmentarną, to tam było gdzieś około 400 do pół kilometra poprzez chaszcze takie, wąska ścieżynka. No i tam strach było iść. Mama zawsze jak chciała iść na grób taty, to zawsze umawiała się ze mną. No ja chodziłem do szkoły, na studia, potem pracowałem, także to trzeba było się umówić z mamą, żeby mama tam mogła pójść razem, zresztą jakieś kwiatki zanieść, czy przy grobie coś wyplewić, bo tak były robione nagrobki w ten czas, że ta część była grobu odsłonięta, była ziemia i tam się sadziło jakieś bratki czy inne kwiatki takie tam nam się sadziło, nie? No to też trzeba było pomóc mamie to dźwigać, potem odchwaszczać ten grób, jakieś znicze ze sobą zabrać, no to też pomagałem mamie. I w związku z tym, że te dojście tam, to było w takich krzakach, taka dżungla tam była, tam ta ścieżka to była tak zarośnięta, że maczeta by się przydała, żeby tam spokojnie dojść do tych grobów. I mama w 76 roku wiosną złożyła dokumenty o ekshumację tego taty i przeniesienia grobu do Cieplic, bo tam moja siostra mieszkała, miała córkę, no i mama, ja byłem 10 lat po ślubie, małżeństwo było bezdzietne moje, także mama tam sobie umyśliła, że tam będzie nasz grób rodzinny i mówiła, żeby tam wykupić miejsca na cmentarzu. No, ale niestety w grudniu 76 roku mama zmarła. No ja tą ekshumację doprowadziłem do końca w 77 roku wiosną. No i tam została mama pochowana. A w tej chwili to w tym grobie jest pochowana moja siostra, która w wieku miała 61 lat, zmarła. Jest pochowana jej córka Małgosia, która w wieku 54 lat zmarła 3 lata temu. Jest pochowany szwagier. No i świętej pamięci moja mama i mój tata. Taki jest tam grób rodzinny i to wszyscy tam są pochowani. Tymczasem 21 lat po ślubie urodziła mi się córka Weronika. 22 lata po ślubie urodził się syn Mateusz, no, który teraz już, Weronika ma 33, Mateusz prawie 32, także tak jakoś się złożyło. I tym grobem praktycznie tam w tej chwili, praktycznie mówię, no to nie za bardzo ma się kto opiekować. Panie Krzysztofie, zapytam jeszcze. Całe właściwie to kierownictwo Dolnośląskiego oddziału. Tu był Lazarowicz początkowo, tak, był Lazarowicz, ale on potem tam awansował, czy został przeniesiony do zarządu właśnie tam czwartego tamtego ogólnopolskiego. No a tutaj ściągnął tatę Ludwika i on to zresztą w książce Balbusa, Ludwik Marszałek Zbroja, tam to jest opisane wszystko, no, także ale w zarządzie nie był. Zarówno Klamut, jak i Cisek
No to przecież osoby również z Podkarpacia. Czy, tak. Czy macie jakieś kontakty, czy mieliście przez te całe lata komunizmu kontakty z rodzinami tych wszystkich ojca towarzyszy broni, czy jakoś wymienialiście się informacjami, spotykaliście się, czy jakiś taki kontakt istniał? Takiego kontaktu nie było w ogóle. Nie było w ogóle. Dopiero pewne kontakty to były po roku 90, ale to też tylko z okazji jakichś tam prawda, specjalnych uroczystości. No jak było nadanie szkole i tam były jakieś rocznice w Brzezinach imienia właśnie majora Ludwika Marszałka, to tam właśnie te rodziny przyjeżdżały. No tutaj we Wrocławiu też była jakaś taka uroczystość. Pamiętam w szkole tam były też rodziny, właśnie były rodziny Ciska. No, nawet mam telefon. A z Lazarowiczami jakiś kontakt? Ale z Lazarowiczami tak, to był kontakt ze Zbyszkiem Świętej Pamięci Lazarowiczem. No to też wielokrotnie się spotykaliśmy i różnego. No i była taka uroczystość zawsze i zresztą jest. Teraz przez pandemię to nie ma tej uroczystości. Na Kałużówce, tak. Na Kałużówce, tam żeśmy się spotykali też. I potem wspólny jakiś tam obiad był w różnych miejscach, albo Grochówka, albo na plebanii, albo gdzieś u jakiejś rodzinie, która też, prawda, z tych czasów pamiętała i Zbyszka, i pamiętała nawet osoby takie były, które mówiły, no ja ciebie, jak byłeś maleńki, to na rękach nosiłem, no ale już tych ludzi na świecie nie ma, niestety. Panie Krzysztofie, niech pan jeszcze opowie coś o tym sercu, które ma pan ze sobą, sercu z chleba, które ojciec zrobił dla pana już po aresztowaniu. Więc jeśli chodzi o to serce, no to jest takie naprawdę dla mnie no wielka rzecz. To jest taka relikwia dla mnie. Niestety zostało tylko to moje serce, bo reszta już rozdysponowana przez moją siostrę, która w Brzezinach oddała dla szkoły to serce zrobione z chleba. Także jeżeli to było robione z chleba więziennego, to trzeba było ten chleb przeżuć. Czyli można by było powiedzieć, że tutaj też jest, jeżeli to robił mój tata, a tak domniemam, że robił to i właśnie ta ślina jest tutaj, no co prawda wysuszona, ale tam jakiś właśnie taki. To pewnie jedna taka, z niewielu pamiątek od taty, no, która jest do pana bezpośrednio adresowana. To jest jedyna rzecz. Były trzy serca. Były dla mamy, dla siostry. Te serca, no siostra swoje serce oddała tam w szkole w Brzezinach. Do Izby Pamięci. Co się z mamy sercem stało, niestety nie wiem. Były też trzy różańce zrobione i te różańce były przechowywane u mojej siostry, no bo ona miała swój dom. Ja jeszcze byłem takim kawalerem, prawda, który raz mieszkał na sublokatorce tu, raz tam, więc w związku z tym to było po śmierci mamy u mojej siostry. No i jak minęło kilka lat, moja siostra zagląda do pudełka, gdzie było to misternie ułożone między różnymi tam, prawda, rzeczami, obłożone misternie, ale niestety jakieś żuki się do tego dorwały. I z tych różańców to zostały tylko sznureczki.
A te, tam były misternie wykonane. Te zdjęcia zresztą z tego, tych różańców, to jeszcze są w książce właśnie Ludwik Marszałek Zbroja. Tam jeszcze one były i tam to zdjęcie jest wykonane i tam to zdjęcie jest. A różańców jako takich fizycznie już nie ma. Już nie ma, bo to po prostu ja dlatego też tutaj to trzymam. Są to tutaj te listki takie, prawda? Żeby odstraszać te, no i jest to, prawda, tak też tutaj przyciśnięte troszeczkę tą ligniną i mocno dokręcone, żeby żaden żuk tam nie wlazł. I jakoś to w ten sposób jest przechowywane. Panie Krzysztofie, proszę mi powiedzieć, zbliża się święto Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to już od paru lat to święto realizowane. Czy sądzi Pan, że to już wystarczy, to co się dzieje, upamiętniające pamięć o naszych bohaterach? Czy to ciągle mało? Czy rodziny, organizacje społeczne, historycy mają jeszcze coś do zrobienia w tym temacie? Jak to z Pana punktu widzenia, z punktu widzenia syna bohatera wygląda? Ja powiem tak, że jestem wdzięczny niesamowicie wszystkim ludziom, którzy zaangażowali się w to, żeby pamięć po tych bohaterach nie zaginęła. Żeby była przekazana potomnym. Zawsze myśląc o moim tacie, zastanawiałem się nad tym, czy ja osobiście nie jestem za mało zaangażowany w to, żeby tą pamięć w jakikolwiek sposób wyciągać z niepamięci i żeby to robić. I ciągle myślałem, że no być może, że jako syn będę odbierany przez innych ludzi jako ten, który chce na tym zrobić taką czy inną karierę, czy polityczną, czy jakąś inną, prawda, finansową, czy coś tego. No więc niestety, ale to w moim zamyśle absolutnie nie jest. Jestem człowiekiem takim, który został wychowany przez mamę w takich trudnych czasach, jeśli chodzi o tą trwogę matki, która mi ciągle mówiła: słuchaj, nie wychylaj się, nie opowiadaj w szkole, kto to był tata Ludwik, kto to tego. Ty masz życiorys zupełnie inny. I pamiętam, że miałem taki życiorys i taki fragment pamiętam z tego życiorysu, że mój tata był kolejarzem i że umarł. I że umarł, że w 1948 roku zmarł. No i taka właśnie legenda, takie życiorysy moje były w szkole średniej, były potem, bo się pisało życiorysy kiedyś i się dawało do wglądu i jako dokument zostawało to w szkole różnej. No więc w związku z tym, tym dokumencie była no, nieprawda i mama ciągle, całe życie nas chroniła. Ciągle się starała o to, żeby nam było dobrze. No, wyjechaliśmy do Australii, tak jak tutaj była mowa w rezultacie. Byliśmy tam 2 lata, 8 miesięcy. Wróciliśmy do kraju, bo tęsknota za ojczyzną była tak wielka. U nas wszystkich. I mama, pomimo to, że wyjechała tam, ale tak jak mówiłem, potem zachorowała w 76 roku wiosną zachorowała i miała nawet pewne zaburzenia psychiczne i w ten czas powiedziała mi osobiście, powiedziała: słuchaj,
I ja za mąż wyszłam tylko dla, nie z miłości, drugi raz, tylko dlatego, żeby was chronić, żebyście wy mieli jakoś z czego żyć i za co żyć, jakbyście wychowani byli w jakiejś rodzinie tej. Drugi tata, ojczym, no on był dla nas o tyle dobry, że włożył na nasze utrzymanie, na nasze wykształcenie, ale ja ciągle myślałem o tym, jak to by było, jak to by był mój własny tata. Do wieku gdzieś 60 kilku lat to miałem ciągle sny takie, że to nieprawda, że mój tata z wyroku zginął, tylko że ten wyrok to było na niby i że ich gdzieś wywieźli w świat, w miejsce takie, gdzie nie wolno im było z rodziną się kontaktować, że mieli ułożyć sobie życie i ja go ciągle szukałem w moich snach. Ciągle go szukałem, jak trudno mi o tym mówić, bo im starszy jestem, tym szybciej pocą mi się oczy. No tak to już jest. I dlatego też bardzo ważne jest dla mnie, żeby ta pamięć dla ludzi, którzy poświęcili własne życie. Mama mi mówiła, że były możliwości opuszczenia kraju, że tacie proponowano właśnie z całą rodziną wylot awionetką do Austrii. No niestety tata powiedział, że nie, on nie może tutaj opuścić, on tutaj przysięgał i on będzie do końca wierny, bo to jego honor i tutaj właśnie nie opuści tych ludzi, z którymi był w konspiracji i nie może tutaj, no bo gdyby uciekł, no to by mówili, że to tchórz. Przecież tak by było na pewno. No i dlatego też te poświęcenie bezgraniczne tych ludzi dla tego, żeby kraj był wolny, żeby nie było właśnie to, co oni chcieli w czasie tego pierwszego głosowania zrobić, żeby Polska była faktycznie wolnym krajem, żeby wojska rosyjskie nas opuściły tutaj. Czyli to, co się stało w roku 90. Oni chcieli zrobić w roku 48. No, no, to było nierealne. Wiadomo, teraz jesteśmy mądrzy. Że to nie tędy droga była, ale kto to w ten czas wiedział? Że tak to, właśnie takie skutki będą. No w roku 90 też moja siostra wystąpiła do sądu wojskowego o ten uznania wyrok za nieważny. Została ta sprawa przeprowadzona. Byliśmy na tej sprawie. No i dostaliśmy dokument też, który ma, bo jestem w posiadaniu tego dokumentu, że jeśli chodzi o działalność mojego taty, to nie było tam żadnej osoby z obozu przeciwnego, która by została zgładzona. Bo WiN, Wolność i Niezawisłość, to już była organizacja, która
tutaj we Wrocławiu nie posiadała żadnej jakiejś drużyny czy jakiegoś plutonu zbrojnego, który by był wysyłany po to, żeby zlikwidować jakiś posterunek milicji, czy jakiś tam sołtysa, czy jakiegoś tam, prawda, innego sprzedawczyka, który służył nowym władzom. Nie było nic takiego. To była walka na drodze politycznej tylko. Tylko wyłącznie na drodze politycznej. No i tam napisane, że jego to, co, prawda, cały przewód sądowy i tak dalej, to wszystko było no nie w tej chwili, no to jest, prawda, przeciwników politycznych się przecież nie wsadza do więzienia i nie karze karą śmierci. A kiedyś tak właśnie było, że przeciwnicy polityczni to byli bezpieczni dopiero w ten czas, jak się wykonało na nich wyrok śmierci. No. I tak to było. No. I dlatego też, jeszcze raz powtarzam, jestem wdzięczny dla tych wszystkich, którzy są zaangażowani w to, którzy pielęgnują tę pamięć. Jestem im niesamowicie wdzięczny. Ukazały się pewne dokumenty, książka pana doktora Balbusa, w której o wiele więcej, jak ja tutaj powiedziałem, można wyczytać. No, dziś Ludwik Marszałek Zbroja jest również patronem Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Myślę, że ta pamięć o jego bohaterstwie będzie trwała już zawsze. A my cieszymy się, że odwiedził nas pan w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to już za parę dni, i że mogliśmy porozmawiać. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy. No, dziękuję bardzo.